Witam. Witam wszystkich zebranych w imieniu laboratorium Lifeline Diag na naszym comiesięcznym webinarium, które poświęcone jest tematyce zdrowotnej, a to dzisiejsze rzeczą szczególnie bliskim kobietom. Kobiece pory roku, tak brzmi tytuł dzisiejszego spotkania. A spotkanie to poprowadzi dla nas wszystkich pani Agnieszka Grobelna, nasz współpracownik od zeszłego roku, fizjoterapeuta, coach, prowadząca we Wrocławiu Centrum Wspierania Płodności oraz spa witaminowe. W oparciu o własne doświadczenia, o czym być może wspomni, podjęła decyzję o utworzeniu tegoż właśnie centrum, w którym pomaga kobietom właśnie w leczeniu niepłodności, ale także innych kobiecych problemach, takich jak bolesne miesiączki, PMS czy menopauza. Specjalizuje się w prowadzeniu par długo starających się o dziecko i suplementacji dożylnej. Już niebawem ukaże się jej książka, w której zgłębiać będzie między innymi właśnie temat dzisiejszego spotkania, czyli cykliczne zmiany zachodzące w kobiecym organizmie. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla Państwa owocne, ciekawe. No i cóż, oddaję głos pani Agnieszce, a Państwa zapraszam na wykład. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę mi tylko dać znać, czy mnie słychać, czy mnie widać dobrze. Zaraz zobaczymy, czy mnie słychać, czy mnie widać. Proszę mi dać znać. Słychać, słychać, dobrze. Dobry wieczór. Wszystkich witam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. Patrzę, takie... Działamy na razie organizacyjnie. Dobrze. Bardzo słabo. Jeszcze spróbuję troszeczkę zwiększyć tutaj głośność. Może teraz będzie lepiej. Dobrze, zobaczymy. Jak coś, to proszę mi dać. Jeszcze poprawię swój mikrofon. Jeszcze takie techniczne. Słabo. A teraz mam nadzieję, że sobie poradzimy. Ja jeszcze najwyżej, bliżej. Nie da się zrozumieć. Lepiej, lepiej. Dobrze, słychać dobrze. Może nam się uda. Trochę lepiej. Jeszcze raz witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za tak liczne przybycie na mój webinar. Ja jeszcze tylko dopytam, bo widziałam tam jednego pana na pewno. Czy mamy więcej, czy słucha mnie więcej panów niż jeden? Chciałabym to zgłębić, czy dowiedzieć się, żeby też móc Państwu przekazać jak najwięcej wiedzy dla tych osób, które po prostu tutaj z nami są. Dobrze, jest pan Arkadiusz, super. A czy mamy panie, które się starają o Dzidziusia obecnie? Czy są z nami takie panie, które są w trakcie starań? Na razie nie widzę. A czy są takie panie, które mają dziewczynki, córeczki w wieku 12-18 lat? Dobrze, nawet widzę, że tu sporo osób jest, które mają dorastające córcie. Dobrze, temat jest bardzo, bardzo szeroki. Jest bardzo dużo informacji, dlatego będę się przekazać Państwu jak najwięcej informacji, które
które dla Państwa będą, mam nadzieję, przydatne. Jak już Pan Marcin tutaj mnie wprowadził, zajmuję się i prowadzę Centrum Wspierania Płodności we Wrocławiu i spa witaminowe, czyli właśnie taką dożylną terapię witaminową, która również pomaga mi wspierać bardzo fajnie płodność, a zajmuję się tą płodnością już dosyć długo i moja fascynacja szczególnie płodnością, ale i kobiecym cyklem już trwa od momentu tak naprawdę moich własnych starań o dziecko. Natomiast jakby nasiliło się to bardzo, ponieważ moje starania trwały ponad 10 lat, doświadczyłam 4 poronień i kiedy urodziła się moja Marysia, postanowiłam wspierać płodność i pracować z kobietami, szczególnie takimi, które nie mogą zajść w ciążę. Już tylko sobie tutaj bo troszeczkę widzę, że nie słychać mnie dobrze. Będę się starała mówić do mikrofonu. Kiedy zaczęłam pracować z kobietami, zaczęłam też bardziej obserwować, jak mocno kobiecy cykl wpływa i na psychikę, i na ciało, pozwala temu ciału być zdrowym, bądź też nie. I zaczęłam coraz bardziej zgłębiać informacje na temat kobiecego cyklu. Nasz cykl kobiecy wydarza się zarówno w ciele, jak i w naszych emocjach. Kiedy pracuję z kobietami, bardzo mocno widzę, szczególnie właśnie tutaj w niepłodności, ale też nie tylko, jak bardzo wpływa on na nasze zdrowie, nasze samopoczucie, na to, jak się czujemy i co możemy w życiu zrobić. Ja często powtarzam, że w cyklu kobiecym jest siła i inspiracja. Dużo będę mówiła dzisiaj o emocjach, ponieważ widzę, jak bardzo one rzutują na zdrowie, na to, jak my kobiety się czujemy. Po prostu, czy mamy bolesne miesiączki, czy mamy PMS, czy dobrze znosimy menopauzę. Po prostu wynika to bardzo dużo z naszych emocji, z tego, czy jesteśmy pogodzone z własnym cyklem, czy z nim walczymy. Wręcz czasami jest tak, że spotykam kobiety, które nie lubią swojej miesiączki, i zagłuszają wszystkie objawy związane ze swoją kobiecością. Cykl wydarza się w ciele przede wszystkim oczywiście przez krwawienie, przez właśnie takie objawy PMS-u, czasami pobolewa brzuch, czasami kobiety mają też dolegliwości, troszeczkę zatrzymanie wody, rozdrażnienie. Ale bardzo mocno wydarza się w emocjach i to też Państwu będę chciała dzisiaj pokazać, bo mało co się o tym mówi. Głównie skupiamy się na odżywianiu, na suplementacji, natomiast rzadko przyjmujemy te emocje. Bardzo często je negujemy, często słyszymy, że PMS nie jest dobry, prawda? Nie ma takiej w społeczeństwie takiego przyzwolenia na to, na tą drugą fazę kobiecego cyklu, która jest zupełnie naturalna. Tak? Będę to powtarzała wielokrotnie. Jest naturalna. Zaglądam, ale cały czas tutaj jest zgłaszany problem, że niestety dźwięk nie jest taki, jak powinien być. Ja już zrobiłam wszystko. Postaram się jeszcze mówić do mikrofonu bardziej. Kobiecy cykl możemy wspierać tak właściwie na 3 etapach. I każda jego faza, a jest ich 4, przynajmniej ja tak pracuję, czyli owulacja, miesiączka, pierwsza faza cyklu, owulacja i druga faza cyklu. I każda z tych faz potrzebuje innego wsparcia, innego odżywienia, innej suplementacji i rządzi się też innymi emocjami i potrzebuje też wsparcia od innych
jeśli chodzi o emocje. Nie wiem, czy Państwo kiedyś się zastanawiali, zaobserwowali, że cykl kobiecy jest bardzo, bardzo podobny do faz księżyca. I w wielu opracowaniach, w wielu książkach można znaleźć właśnie takie podobieństwo, nawet to, że fazy księżyca oddziaływują na nasz cykl kobiecy. Obecnie mamy pełnię. Ja tu Państwu chciałam przedstawić te fazy księżyca, bo dla mnie to naprawdę jest fascynujące, jak energia, która jest, bardzo pokazuje tą energię naszego kobiecego cyklu. I tutaj, jak Państwo widzicie, mamy miesiączkę, która przypada na czas zaćmienia i faktycznie jest to taka właśnie energia, która sprawia, że jesteśmy bliżej siebie, że mamy mniej energii, kiedy patrzymy na taki księżyc w zaćmieniu, to mamy wrażenie, że on jest taki spokojny, jest tajemniczy, ale taki bardziej spokojny, nostalgiczny, mniej tam energii występuje. Kiedy zaczynają, i to jakby symbolizuje naszą miesiączkę, tak? Ja później będę opowiadała w każdą fazę cyklu po kolei i będę bardziej zagłębiała się i w emocje, i w suplementację, i w odżywianie, ale chciałabym Państwu pokazać właśnie tą zależność, bo dla mnie jest to, mogę powiedzieć, że takie niesamowite i łatwiej zrozumieć ten kobiecy cykl też na tych fazach. Owulacja natomiast jest przeciwieństwem zaćmienia, tak, i miesiączki, ponieważ jest pełnia. Czyli jak sobie to patrzymy dzisiaj w niebo, do czego zachęcam, to zobaczymy niezwykłą energię księżyca. Jest to taka dynamiczna, jasna, świetlista i takie jesteśmy właśnie w czasie owulacji. Potem po owulacji następuje druga faza cyklu. Ona jest z tej strony na tym zdjęciu, kiedy energii nam ubywa. Zamykamy się trochę bardziej do środka i znowu kroczymy do miesiączki, gdzie jest spadek energii, jesteśmy zamknięte w sobie, jesteśmy bardziej nostalgiczne, wyciszone, refleksyjne. Ta energia, tak jak mówię, ona się cały czas wydarza, cały czas jest dynamiczna i pozwala nam, kiedy zrozumiemy, jak ten nasz cykl działa, kobiecy, pozwala nam czerpać z tego cyklu właśnie siłę i inspirację. Jest to, jeszcze chciałam Państwu pokazać, jak bardzo ten nasz cykl kobiecy, oprócz tego w tej energetyce, jest podobny do faz księżyca, ale tutaj właśnie chcę pokazać, jak, co się dzieje w naszym jajniku, kiedy dojrzewa pęcherzyk. Proszę zobaczyć, jest miesiączka, potem, czyli ten czas, w którym jest mniej energii i zaczyna się dojrzewanie pęcherzyka. On sobie wzrasta. Do wzrostu jest potrzebne odżywienie, potrzebna jest energia. I my też takie jesteśmy w pierwszej fazie cyklu. Jesteśmy bardziej energetyczne, jesteśmy bardziej otwarte na zewnątrz. Kiedy dochodzi do owulacji, prawda, czyli naszej takiej pełni, kiedy uwalniane jest jajeczko, jest to szczyt naszej energetyki. Tak? I może dojść do zapłodnienia, bądź też nie, jeżeli nie dochodzi, znowu zbliżamy się energetycznie do naszej miesiączki i ta energia znowu maleje, ponieważ wyściółka jamy macicy musi się stopniowo złuszczyć i my jakby, jest to taki syndrom wijącego gniazda, zwijamy się troszeczkę do środka, jesteśmy bliżej siebie i mamy tak zwany PMS, który jest zupełnie, zupełnie naturalny.
Pierwsza miesiączka jest to najważniejszy moment w życiu kobiety. Są oczywiście też ważne momenty, jak urodzenie swojego dziecka, natomiast jest to bardzo ważny moment, który wpływa na późniejszą noś, nawet bym się pokusiła, i seksualność kobiety. Na wszystkie poszczególne fazy, które później występują. Pierwsza miesiączka jest najważniejsza. Dlaczego? Dlatego, że kiedy dziewczynka zaczyna miesiączkować, kiedy pojawia się ta pierwsza miesiączka i nie zostanie przyjęta, po prostu będą bóle miesiączkowe. Ja często pracuję z młodymi dziewczynami, które mają 15, czasami troszkę więcej lat, i mamy przychodzą z nimi do mnie, ponieważ mają bardzo silne bóle miesiączkowe. Biorą tabletki, jest to kilka tabletek w ciągu dnia przez pierwsze 2-3 dni. Czasami nawet lądują w szpitalu, bo ten ból jest tak mocny, są omdlenia. Zawsze pytam, jaka była ta pierwsza miesiączka, jaka jest świadomość tej młodej dziewczyny. Inspiracją do tego, żeby zająć się cyklem i zacząć pisać w ogóle książkę na temat kobiecego cyklu, była właśnie taka młoda kobieta, która była na moim spotkaniu ze mną i tak naprawdę nie wiedziała nic na temat swojego cyklu. Wiedziała tylko, że leci krew, tak, ale właściwie nic poza tym. Kiedy skończyła moją opowieść o cyklu, powiedziała tylko: Matko jedyna, dlaczego nikt tego nie uczy w szkole? Dlatego ja dzisiaj będę bardzo zwracała tą uwagę podczas naszego spotkania, jak ważne jest emocjonalne przyjęcie pierwszej miesiączki, ponieważ jeżeli tą miesiączkę dziewczynka przyjmie z radością jej cała rodzina, kiedy wokół niej jest akceptacja tego, co się w niej wydarza, nie będzie bólu miesiączkowego, będzie swobodnie zachodziła w ciążę i jej menopauza będzie radosna, ponieważ będzie miała przyzwolenie na to, co się dzieje w jej organizmie. Ja często pracuję z kobietami już dojrzałymi, które właśnie mają bolesne cykle, już troszeczkę się pogodziły z tym faktem. I często, kiedy są na kroplówkach, kiedy doładujemy organizm, te bóle mijają, ale bardzo często mijają po tym, kiedy uświadomi im, po co mają cykl, po co on jest, do czego on jest potrzebny i jak z niego czerpać siłę. Wystarczy czasami poszerzenie własnej świadomości, żeby ból zniknął. Pierwsza miesiączka, jak się do tego przygotować? Ja mam córkę, która ma już prawie 10 lat i tak naprawdę od najmłodszych lat wiedziała, że ja celebruję swoją kobiecość każdego miesiąca. Gdzie jest jej moc, gdzie jest jej siła, w którym miejscu? I od najmniejszych, tak mi się wydaje, jak najwcześniej trzeba mówić dziewczynce, co się w niej będzie działo. I po co to jest? Ta pierwsza miesiączka, ja zawsze zachęcam rodziców do tego, żeby była jakaś celebracja tego, żeby oprócz tych wszystkich informacji, że są podpaski, tak, że jak się tym posługiwać, co się zadzieje, że może brzuch boleć, że może, prawda, tutaj lecieć krew i tak dalej. Oprócz tych wszystkich informacji, żeby była taka zgoda i takie pielęgnowanie tego poczucia bezpieczeństwa u dziewczynki. Nawet ostatnio miałam panią, która zaszła u mnie w ciążę, już teraz jest w 6. miesiącu, i przyszła z mamą akurat na kroplówki, i rozmawiałyśmy właśnie o tym, o tej bolesności przed zajściem w ciążę, i nawet jej mama mówiła, że ta miesiączka pojawiła się na wyjeździe. Nie było przyjęcia, nie było takiej radości, tylko był strach,
była niezręczność, bo była w obcym środowisku, nie było bliskich osób i te bóle były bardzo silne. Natomiast druga córka, już było to przyjęcie w domu, wszyscy się radowali, cieszyli i nie ma tego bólu, tego dyskomfortu podczas miesiączki, nie ma żadnych dolegliwości. Bardzo ważna jest pierwsza miesiączka i chciałabym, żebyście Państwo o tym pamiętali, bo ja pracując z niepłodnością zawsze wracam do pierwszej miesiączki i bardzo często widzę, że problemy z płodnością wynikają z tego, że nie mamy zgody na to, co się w nas wydarza. Wszystko to, co się wydarza dookoła, w mediach, wszystko nam mówi, że tak naprawdę nasz cykl nie jest fajny. Mamy tampony, prawda, odpaski zapachowe, mamy różnego rodzaju tabletki. Wszyscy nam mówią, że tak naprawdę to, co się wydarza w nas, nie jest fajne, nie jest właściwe. I my idziemy za tym i zagłuszamy tą kobiecość, właśnie stosując tampony czy różne inne środki przeciwbólowe, które na chwilę pomagają, natomiast nie wyłagadzają źródła przyczyn, szczególnie bolesnych miesiączek, a naprawdę bardzo dużo osób, kobiet cierpi co miesiąc właśnie z tego powodu. Nasz cykl kobiecy, to chciałabym Państwu jeszcze bardzo mocno na to chciałabym zwrócić uwagę, że nasz układ hormonalny jest bardzo wrażliwy i żeby utrzymać go w zdrowiu, są takie trzy kroki do tego też cyklu. Czyli przede wszystkim należy ustabilizować cukier, unikać stresu, jeżeli to jest w ogóle możliwe w dzisiejszych czasach, i wspierać wydalanie, przede wszystkim wątrobę, jelito grube. Tutaj zaraz powiem troszeczkę więcej. Jeśli chodzi o cukier, zawsze skupiamy się na tym, że zwracamy uwagę na wyższy poziom cukru, który może prowadzić też do insulinooporności. Rzadko kiedy skupiamy się nad tym, że ten cukier mamy bardzo niski. Ważne tutaj jest, jeśli chodzi o cykl, żeby ta nasza krzywa cukrowa nie wariowała, czyli żeby nie było mocnych spadków w górę-dół, tylko żeby to było w miarę ta amplituda była łagodna. Co zrobić, żeby ten cukier, ja mówię, to jest temat bardzo szeroki, ja tutaj nie będę miała czasu, żeby się w niego zagłębić, natomiast powiem króciutko, żeby ustabilizować ten poziom cukru, należy przede wszystkim regularnie jeść, nie pozwalać sobie na to, żeby był czas na to, że mamy za długie przerwy między jedzeniem, czyli przerwy między posiłkami powinny być maksymalnie 3,5 godziny wynosić. Wtedy ten cukier w miarę jest stabilny. Zawsze mieć przekąski, bądź to suszone owoce, bądź jakiś batonik, protein taki, który teraz jest dużo takich ziarnistych, coś bądź jakiś owoc, coś, co nie dopuści do dużego spadku cukru w naszym organizmie, ponieważ bardzo mocno to wpływa, między innymi wywołuje stres nadnerczy. Tutaj, tak jak napisałam, należy wspierać nadnercze w jej działaniu, ponieważ ona bardzo mocno tutaj reaguje na stres. I mamy różne stresory, mamy zewnętrzne i wewnętrzne stresory. Jeśli chodzi o wewnętrzne stresory, to mamy między innymi właśnie niestabilny cukier, brak snu, nieodpowiedni brak ruchu, bądź też nieodpowiedni ruch, bo jak Państwo zobaczycie na poszczególne fazy cyklu, należy dobierać ruch do konkretnej fazy cyklu. Bardzo ważne jest też to, żeby wspierać układ wydalniczy, ponieważ w drugiej połowie cyklu bardzo ważną rolę odgrywa tutaj wątroba, ponieważ jej zadaniem jest oczyszczanie nadmiaru estrogenów.
Jeżeli wątroba nie działa prawidłowo i nie ma tego prawidłowego oczyszczania, dochodzi do zaburzenia gospodarki hormonalnej między estrogenami a progesteronem. Jest to bardzo ważne, żeby ten układ wydalniczy, to jest przede wszystkim, tak jak mówiłam, wątroba, jelito grube, ale również, o czym zapominamy, jest to skóra i układ limfatyczny. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o skórę, żeby starać się nie używać antyperspirantów, chodzi tutaj o układ limfatyczny, antyperspirantów, podpasek zapachowych. Staramy się raczej naturalnymi środkami tutaj działać, żeby nie blokować układu limfatycznego, ponieważ on również bierze udział w procesie oczyszczania organizmu z toksyn. I wtedy ta gospodarka hormonalna nie jest zaburzona. Jeszcze wrócę tutaj na chwileczkę do nadnerczy. To, co może pokazywać nam, że nadnercza są zmęczone, wyczerpane, to między innymi wzrost wagi, trądzik, takie ogólne zmęczenie, częste infekcje, może być zwiększone łaknienie na cukry i to jest dla nas już sygnał, że ta nadnercza nie działa prawidłowo, jest obciążona i trzeba stosować różne metody, które redukują nam stres. Stres ciągły, taki permanentny, a to szczególnie widać u kobiet, które starają się o dziecko, ponieważ jest to cykliczność, z każdym cyklem niemożność zajścia w ciąży generuje nam coraz większy taki chroniczny stres i to powoduje, że tak naprawdę mięśnie miednicy bardzo mocno się zamykają i dopływ krwi do narządów wewnętrznych jest utrudniony i może to być przyczyną utrudniać nam na przykład zagnieżdżenie się zarodka. Dlatego ta praca ze stresem jest bardzo, bardzo ważna, żeby w jak najlepszy sposób go eliminować. Chciałam teraz Państwu króciutko, na tyle i na ile nam czas tutaj pozwoli, zrobiłam taki podział, żeby troszeczkę tak uwidocznić, bo oczywiście odżywianie samo związane z płodnością, czy z przygotowywaniem się do bycia mamą w ogóle dla zdrowia, jest to temat bardzo szeroki, jakby nawet na osobny webinar. Natomiast ja tutaj wyszczególniłam poszczególne, to co jest najważniejsze, tak jak mówiłam, każda faza cyklu potrzebuje innego wsparcia. Każda faza cyklu potrzebuje i związana jest z innymi emocjami. Ja spróbowałam to ująć tak jak Państwo widzicie, żeby pokazać Państwu to, co jest najistotniejsze dla danej fazy. I w odżywianiu, i w suplementacji, bo oczywiście suplementy, kiedy pracuję z kobietą, suplementujemy przez cały cykl, tak? Na przykład magnez, czy witaminę C, czy witaminę z grupy B. Natomiast w danej fazie cyklu, która potrzebuje więcej danego związku minerału, witaminy, rozpisujemy większe dawki, bo jest większe zapotrzebowanie na dany na przykład suplement. I tutaj Państwu właśnie pokazałam. Miesiączka, czyli ten czas zaćmienia, tej mniejszej energii, to jest taki czas, który my jesteśmy bardzo mocno w sobie. Wtedy półkule bardzo silnie ze sobą współdziałają i często przychodzą do nas takie różne refleksje na temat swojego życia. Jesteśmy takie refleksyjne. Ja na przykład czekam na swoją miesiączkę, ponieważ w tym czasie bardzo dużo do mnie przychodzi pomysłów. Jestem taka bliżej siebie i bardzo często różne inspiracje do mnie przychodzą. Ja zalecam często, żeby prowadzić nawet dzienniczek w czasie miesiączki, zapisywać sobie to, co się pojawia na poziomie emocjonalnym, czy to jest związane z relacją, czy z pracą,
Czasami są to trudne tematy, które gdzieś do nas właśnie powracają, są cyklicznością, czyli z tą miesiączką, albo w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze przed miesiączką, gdzieś nam się pewne rzeczy, jakieś sytuacje, jakieś relacje uaktywniają i prowadząc takie zapiski, możemy sobie to bardzo fajnie jakby skonfrontować się z tym i zobaczyć tak naprawdę, co jest jeszcze w moim życiu do przerobienia. Bo miesiączka jest właśnie takim czasem niezwykłym, kiedy możemy bliżej siebie poznać, co jeszcze jest nam potrzebne do naszego rozwoju osobistego, wewnętrznego. Jest to czas bardzo ważny, żeby być dla siebie dobrą, żeby tą miesiączkę, ja zawsze powtarzam, przywitaj, nawet jeżeli się starasz o dziecko i nie możesz zajść w ciążę, witaj tą miesiączkę z radością, że ona w ogóle jest. Bo wtedy ona będzie dla ciebie łagodna. Jeżeli pojawia się ból, drogie panie, jeżeli się pojawia ból, to znaczy, że jesteśmy za daleko od swojej kobiecości. Miałam taką pacjentkę, która się starała o dziecko i rozmawiamy, pytam, jak, co ona robi tak naprawdę podczas swojej miesiączki. Ona mówi, rano wstaje, czuje, że już tam coś się zaczyna dziać, więc jest jedna tabletka, potem jest druga tabletka, jest tampon i wieczorem jest bardzo mocny trening. To takie działanie jest wbrew naszej naturze. Zagłuszenie swojej kobiecości, potem energia jest zaburzona i nie możemy zajść na przykład w ciążę, bądź też pojawia się ból. Podczas miesiączki dajmy sobie odpoczynek. Herbatka, książka, nie wiem, każdy ma jakiś sposób odpoczynku dla siebie najlepszy. Ważne, żebyśmy były troszeczkę bliżej swojego ciała. Chronimy wtedy stopy i głowy, żeby nam zimno nie weszło do środka, to mówi medycyna chińska. Ważne jest też to, żeby patrzeć na te wszystkie rzeczy, które się pojawiają podczas miesiączki, takie emocjonalne i możemy sobie z tym pracować, bo ja zawsze mówię kobietom, że mogą pracować ze swoim cyklem, czyli mogą iść z jakąś rzeczą dookoła swojego cyklu przez wszystkie te emocje, bo zobaczycie na koniec, że te emocje się przeplatają od euforii po taką mocną nostalgię i brak energii. To, co jest ważne, ponieważ tracimy dużo krwi, czasami te miesiączki są bardziej obfite, czasami mniej, natomiast tracimy żelazo w największej ilości. I tutaj, jeśli chodzi o suplementację, tak jak napisałam, magnez, ja często polecam, jeśli chodzi o bolesne miesiączki, nie branie tabletek, tylko regulowanie sobie dawką magnezu, bo on bardzo fajnie rozluźnia nam macica jest mięśniem, bardzo fajnie nam rozluźnia właśnie mięsień, jakim jest macica. Przy miesiączkach, które są bardzo, bardzo obfite, polecam zwiększoną dawkę witaminy C, ponieważ ona uszczelnia naczynia i troszeczkę nam wyhamowuje to krwawienie, jeżeli oczywiście nie mamy innych tutaj przypadłości, na przykład mięśniaki, które mogą być powodem właśnie takich dużych, obfitych krwawień. Jeśli chodzi o odżywianie, to tak jak tutaj napisałam, są tutaj wymienione rzeczy, na które trzeba jakby podwoić, potroić ich spożywanie. To są tylko niektóre produkty, na które zwracam uwagę. Oczywiście buraki, bo są krwiotwórcze, glony, ponieważ również zawierają dużo żelaza i cynku, które tracimy. Ja tutaj polecam, można robić sobie koktajle, z tymi miksować glony. Bardzo ważne są ciepłe, cieplutkie potrawy, czyli takie zupy, gulasze i warzywa bogate i owoce bogate w wodę, żeby po prostu swobodnie ta krew mogła sobie płynąć. Jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, który tak jak Państwu mówiłam, że każda faza cyklu potrzebuje też innego wysiłku, tutaj raczej spacery, czyli tonujemy się, nie preferujemy jakiegoś bardzo dużego wysiłku, raczej rozciąganie i jesteśmy po prostu bardziej bliżej siebie.
Jeżeli zadbacie o siebie podczas miesiączki, przez te pierwsze 3 dni, to gwarantuje przypływ na trzeci, czwarty dzień, przypływ niezwykłej energii do działania. Jeżeli zaniedbamy ten czas, to niestety będzie tak, że tej energii no, nie będziemy mogły jednak ruszyć. Będzie jej o wiele mniej. Dlatego tak ważna jest miesiączka, ponieważ jakby ona też rzutuje na dalszy cykl, na to, jak czujemy na dalszych etapach naszego cyklu. Pierwsza faza cyklu jest to powolne zwiększanie energii, ponieważ tworzymy nasze jajeczko, tak? Potrzebna jest energetyka do tego, więc my również mamy coraz więcej tej energii. Jesteśmy bardziej otwarci, rozglądamy się, szukamy znajomości nowych, lubimy rozmawiać, otwieramy się na innych. I co jest bardzo ważne, jeżeli my mamy świadomość tej fazy cyklu, ona jest niezwykle przydatna przy różnego rodzaju projektach, ponieważ kreatywność jest bardzo mocno wtedy rozwinięta, tak? Uaktywniona. I można to wykorzystać. Ja miałam taką panią, która miała swój zespół 6 kobiet, które pracowały właśnie nad różnymi projektami. Nie zawsze im ta praca wychodziła. Kiedy opowiedziałam jej o cyklu, czym jest i jak z niego można czerpać, ona to wdrożyła w swoim zespole i po jakimś czasie, kiedy przyjechała do mnie, powiedziała: Agnieszka, po prostu to jest niemożliwe. My jesteśmy teraz takie efektywne, ponieważ razem pracowały, w większości razem miesiączkowały, bardzo było to zbliżone i wiedziały, że w pierwszej fazie cyklu pracują nad projektami, czyli tworzą, bo one są, wtedy jesteśmy bardzo, bardzo twórcze, mamy dużo energii, nie męczymy się przy projektach, nie jest to trudne. Zresztą czasami na pewno panie znacie to uczucie, kiedy w drugiej fazie cyklu zaobserwujcie, coś chcemy stworzyć, ale niestety nie możemy i tak siedzimy i się męczymy i mamy jeszcze do siebie o to później pretensje, że czegoś żeśmy nie zrobiły. Wtedy uaktywniamy się na spotkania towarzyskie, możemy z łatwością tworzyć nowe nawyki i to jest też bardzo fajne. Jeśli chodzi o pierwszą fazę cyklu, naszym zadaniem jest odżywić jajeczko, tak? Czyli dajemy wszystko, co jest mu potrzebne. Przede wszystkim przeciwutleniacze, czyli witaminę C, glutation, możemy tutaj się suplementować bądź odżywiać się produktami, które zawierają te związki. Bardzo ważny jest omega-3, ponieważ działa przeciwzapalnie. Jeśli chodzi o odżywianie, tak jak tutaj napisałam, świetne jest awokado, bo zawiera właśnie tłuszcze. Białko, które nam tworzy, jest pomocnym do tworzenia kiełki, ziarna. Przede wszystkim stosujemy mało przetworzone rzeczy. I tutaj jest ważne, gotujemy na parze, żeby zachować jak najwięcej wartości odżywczych. Potrawy raczej staramy się lekkie. I tak jak mówiłam, że suplementujemy się cały cykl, tak? Natomiast w tej fazie zwiększamy ilość witaminy C, tak? Zwiększamy omegi, nie jedną łyżeczkę, prawda? Nie jeden raz dziennie, a 3 razy dziennie, po to, żeby wesprzeć nasze jajeczko, szczególnie jak się tutaj staramy o fidziusia. Kolejną fazą cyklu jest moja ulubiona owulacja, czyli po prostu jesteśmy wulkanem energii. Nasze jajeczko dojrzewa. Jesteśmy przede wszystkim, mamy lepsze przekazywanie myśli. Możemy to sformułować, co chcemy. Ja zawsze zachęcam panie do tego, jeżeli chcemy właśnie na przykład prosić o podwyżkę albo mamy jakiegoś, nie wiem, klienta strategicznego. Ja powiem szczerze, że w relacjach z mężczyznami, jeżeli umawiam z premedytacją czasami spotkania takie strategiczne, gdzie chcę coś osiągnąć w okresie owulacyjnym, bo wiem, że po prostu to coś, co mam wtedy w sobie, tą energię, ona działa na moją korzyść. Lepiej mi się rozmawia z mężczyznami wtedy i raczej osiągam to, co chcę. Co jeszcze?
Tutaj, jeśli chodzi o owulację, jest to szczyt energii. Bardzo ważne jest tutaj, żebyśmy zadziałali też i chronili nasze jajeczko, czyli też witamina C, glutatią, kwasy omega. Jeśli chodzi o odżywianie, zwracam uwagę na to, żeby było dużo surowych warzyw i owoców. Polecam tutaj koktajle, również awokado, które pozwoli nam na to, żeby to jajeczko było w dobrej kondycji. I również gotowanie na parze, ponieważ staramy się, żeby ta w okolicach tej owulacji zachować jak najwięcej wartości odżywczych z pożywienia. Jeśli chodzi o drugą fazę cyklu, ta faza charakteryzuje się przede wszystkim zmniejszoną, powolutku zmniejsza się nasza energetyka, mamy coraz mniej energii. Wchodzimy w taką fazę, jak ja to mówię, zwijania się do środka, czyli jesteśmy bardziej bliżej siebie. Jest to taki moment, mówi się na to wicie gniazda, czyli nie wiem, czy Panie to obserwujecie, ale bardziej staramy się posprzątać swoje mieszkanie, uporządkować jakieś rzeczy. Jesteśmy w domu, nie mamy ochoty na to, żeby wychodzić z tego domu. Ważne jest to, żeby akceptować tą drugą fazę cyklu, ponieważ ja, kiedy prowadzę warsztaty i pytam Panie, która faza cyklu jest najbardziej akceptowalna, to często jest to właśnie okres albo pierwsza faza, albo owulacja. Natomiast zazwyczaj tej drugiej fazy cyklu nie lubimy, nie mamy na nią zgody, ponieważ wiąże się ona z wahaniami nastroju, z tym, że nasze ciało troszeczkę może być napuchnięte i jest to dla nas mało komfortowe. Ja zachęcam do tego, żeby mieć zgodę na tę drugą fazę cyklu, bo jest ona dla nas bardzo, bardzo ważna. Zróbmy coś w tym czasie dla siebie. Przede wszystkim już nie spotykamy się z innymi osobami, tylko bardziej dbamy o to, co się dzieje w nas. Druga faza cyklu jest też bardzo ważna ze względu na oczyszczanie. I tutaj chciałabym, żeby Państwo zwrócili na oczyszczanie, jeśli chodzi o wątrobę, właśnie z nadmiaru estrogenu. Błonnik zwiększamy tutaj albo w pożywieniu, w spożycie błonnika, bądź też przez suplementy, po to właśnie, żeby wzmocnić wątrobę i jelito grube w tym oczyszczaniu z estrogenów, żeby nie było po prostu tutaj dysproporcji między progesteronem. Ważne są też witaminy z grupy B, które zmniejszają nam łaknienie na cukry, ponieważ witamina z grupy B bierze udział w produkcji progesteronu. I ja, kiedy stosuję probiotyki witaminowe właśnie przy bolesnych miesiączkach, to w drugiej fazie cyklu podajemy przede wszystkim witaminy z grupy B z magnezem i wyłagadzają się bardzo objawy tutaj menopauzy. Znaczy, przepraszam, nie menopauzy, tylko napięcia takiego przedmiesiączkowego. Wystarczają dwie kroplówki w ciągu tych 2 tygodni i miesiączka jest o wiele łagodniejsza i wszystkie objawy przedmiesiączkowe również. Jeśli chodzi o, jeżeli ktoś ma problem z zatrzymaniem wody, polecam większe dawki tutaj wapnia i magnezu. Będzie to na pewno bardzo, bardzo pomocne. Jeśli chodzi o odżywianie, to tak jak tutaj napisałam, przede wszystkim warzywa korzenne i liściaste. Ważne są tutaj też, żeby sobie zmniejszyć to takie rozdrażnienie, które ma w sobie. To polecam pieczone warzywa, które są bogate w cukry proste i one nam pomagają też w tym, żeby to rozdrażnienie było mniejsze. No i węglowodany złożone, które stabilizują nam właśnie dopaminę i serotoninę.
które wpływają na taką właśnie zmniejszają te wahania nastroju. Jaka jest rola rodziców, jeśli chodzi o nasze dzieci, tak? Chciałabym też o tym powiedzieć, bo ten kobiecy cykl, oprócz tego, że dotyczy kobiet, to uważam, że powinniśmy też edukować, ważne jest dla naszych córek, tak? Bo tutaj pewnie też dużo mam jest, nas słucha. Ważne jest, żeby też edukować młodych mężczyzn i swoich synów, nie tylko dziewczynki, czym jest kobiecy cykl, jak z niego można czerpać, ale właśnie tych młodych mężczyzn, żeby oni mieli też świadomość tego, jak ten cykl wygląda i przede wszystkim jak mogą wesprzeć później, bo oczywiście trzeba to wszystko jakby pokazywać takiemu młodemu człowiekowi na jego poziomie, tak? Czyli posługiwać się jego językiem. Natomiast później taki mężczyzna będzie bardzo dużym wsparciem dla swojej kobiety, czyli nie będzie negował tego, co się w niej dzieje, tak? Bo my kobiety jesteśmy wrażliwe, kiedy mężczyzna mówi, a jesteś przed, masz te dni i tak dalej. Działa to trochę na nas negatywnie i też powoduje, że nie akceptujemy swojego kobiecego cyklu. A to się później wiąże z tym, że no właśnie, pojawiają się bóle bądź problemy z zajściem w ciążę. Zachęcam do tego, żeby edukować swoje dzieciaczki, mówić im o tym. Bardzo ważne jest też to, żeby szczególnie jeśli chodzi o dziewczynki, mieć taką świadomość, jak my rodzice, bo oczywiście jakby naturalne jest, że mama kształtuje kobiecość swojej córki, tak? Pokazuje jej, jak być kobietą i opowiada jej o cyklu. Ale nie mniejsza rola jest w tym ojca, o czym często tatusiowie zapominają. I bardzo ważne jest to, kiedy właśnie pojawia się ta miesiączka pierwsza, żeby tata nie odsuwał się od swojej córki, bo tak naprawdę ojciec jest pierwszym mężczyzną, którym córka się przegląda jak w zwierciadle. To jest pierwszy mężczyzna, który albo podnosi jej kobiecość, czyli mówi, jesteś ładna, jesteś inteligentna, nie neguje jej wizerunku, to wtedy ta płodność w niej wzrasta. Ta kobiecość, płodność jest przez nią przede wszystkim akceptowana i wzrasta, rozwija się w taki sposób prawidłowy. I o tym trzeba też pamiętać, bo ja mówię, pracuję z kobietami, które, a tych par jest coraz więcej, które mają płodność, problem ze swoją płodnością i widzę, jak bardzo ważne jest to emocjonalne podejście do tego, co wydarza się w naszym ciele. Im większą mamy zgodę na to, tym jakby ciało bardziej współpracuje z nami i nie pojawiają się właśnie dolegliwości w naszym ciele. Tak jak mówiłam, temat szeroki, chciałam go troszeczkę Państwu pokazać z innej strony i może ten webinar jest inny niż zwykle. Mogłabym rozmawiać o tym godzinami, natomiast no nie mamy tutaj takiej możliwości. Chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, jak ważna jest pierwsza miesiączka i że każda jego faza naszego cyklu rządzi się innymi prawami, innymi emocjami i potrzebuje innego wsparcia. Gdyby ktoś z Państwa potrzebował pomocy, bo tak mówię, tutaj jesteśmy tylko przez chwilę, bardzo proszę, jest mój telefon, jest mój mail, można się mnie poradzić i na pewno szerzej będę w stanie też odpowiedzieć na wszelkiego rodzaju pytania i jakieś nurtujące zagadnienia szerzej niż dzisiaj mogłabym to zrobić. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za poświęcony czas.
I do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy za wspaniały webinar. Myślę, że w dużym stopniu był to webinar skierowany również do mężczyzn, ponieważ dzięki informacjom, które Pani przedstawiła, na pewno nam, mężczyznom, łatwiej w wielu sytuacjach jest zrozumieć kobiety. Także bardzo dziękuję. No i oczywiście bardzo dziękuję za te wskazówki, które dotyczyły mnie jako ojca młodej nastolatki. Także bardzo dziękujemy za dzisiejszy webinar. Mam nadzieję, że dla Państwa był on również źródłem cennej wiedzy, cennych informacji. A ja pragnę dzisiaj już zaprosić Was na kolejne nasze spotkanie w marcu, dokładnie 21 marca o godzinie 20. Będzie to spotkanie w temacie pasożyty, czym je zwalczać, jak im zapobiegać. A spotkanie to poprowadzi dla nas absolwentka medycznego studium zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim, dietetyk kliniczny Małgorzata Majchrzak. Zapraszam serdecznie już dzisiaj, 21 marca, godzina 20. Bardzo dziękuję jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie, Pani Agnieszce, za poprowadzenie spotkania. Do zobaczenia, miłego wieczoru, dobrej nocy.